fazy grupowej. Droga do finału daleka, ale potknięcia na tym etapie mogą ją utrudnić. Zapraszamy. Lada minuta, Barcelona zmierzy się z Interem. Witamy Państwa po dwóch kolejkach fazy grupowej UEFA Champions League. Wiemy już, czego się można spodziewać po każdej z drużyn. Dlatego mamy ogromne oczekiwania, jeśli chodzi o ten mecz. Kolejka numer 3. Rzeczywiście, wszyscy oczekujemy znakomitych zawodów. Nie chodzi nawet o tabelę, choć trzeba pilnować miejsca i liczyć punkty. Chodzi o klasę tych zawodników. Oby dzisiaj to potwierdzili. Dzisiaj FC Barcelona gra przeciwko Interowi. Żadne rozgrywki klubowe nie budzą takich emocji jak UEFA Champions League. Zwłaszcza, gdy wkraczają w decydującą fazę. To już trzecia kolejka i w ostatecznym rozrachunku każdy punkt może okazać się na wagę złota. I to niemal dosłownie, bo przecież UEFA premiuje każdą zdobycz punktową. Zobaczmy, w jakim ustawieniu zagra dziś FC Barcelona. Trener zdecydował się na ustawienie 4-3-3 z bocznymi napastnikami w roli klasycznych skrzydłowych. I jest to wariant dający trochę więcej przestrzeni w strefie ofensywnej, gdzie przed bramką operuje głównie środkowy napastnik, wspomagany przez przesuwających się do przodu pomocnik. Przyjrzyjmy się ustawieniu zespołu gości. Trener zdecydował się na często spotykane we współczesnym futbolu ustawienie 4-5-1, a właściwie jego ofensywny wariant. Tak, samotny napastnik ustawia się plecami do obrony, przytrzymuje piłkę i uruchamia biegających pomocników. Bardzo skuteczny sposób gry, ale wymaga dobrego wyszkolenia taktycznego. Luis Suarez. No, uderzenie jest bardzo... Ależ uderzenie, naprawdę niewiele mu zabrakło. No, potrafi huknąć z dystansu, już nie raz o tym przekonywał. Proszę, popatrzmy wspólnie, jak mało brakowało, żeby piłka wpadła do siatki. No, widać, że potrafi strzelać z dystansu. Powtórka to potwierdza. Prawie by zaskoczył bramkarza. Teraz Asamoah. De Frey. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Coutinho doszedł do podania. To może być groźne. Mamy rzut rożny i to godna sytuacja dla Dumy Katalonii. Coutinho, rzut rożnego. Piłka wybita z pola karnego. Longley. Ivan Rakitic. Luis Suarez. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Jest szansa! Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Jordi Alba, Arturo Vidal, Luis Suarez. Zaraz oddaje strzał. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Aj, teraz strata. Rakitic. Ten strzał może im dać prowadzenie. Bramka! 1-0! Należała im się ta bramka jak mało komu. Byli stroną dominującą. Bramka wisiała w powietrzu. Aż w końcu udało im się dopiąć swego. I
No, fatalny błąd obrona, a strzelec wyszedł na pozycję, z której musiałby się bardzo postarać, żeby nie trafić. Dodatkowo dobrze wyczuł ruch bramkarza i nie dał mu szansy na reakcję. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu, jest 1-0. N'Golo, Luis Suarez, Messi. Suarez, piłka na dalszy słupek, jest tam Messi. Gol! Kolejny do kolekcji, mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Ależ poszli za ciosem, dwie bramki, jedna po drugiej. Spójrzmy na to z innego kąta. No i prowadzą w tym spotkaniu 2-0. Nie ma gwizdka, gramy dalej. Sędzia uznał, że lepiej będzie zastosować przywilej korzyści. Świetne podanie, czy to wykorzystają? Jordi Alba. Filipe Coutinho. Suarez. Barcelona atakuje teraz skrzydłem. Co za okazja, Coutinho! Ivan Rakitic! Miranda wybija w głąb pola. Filipe Coutinho nie jest sam. Coutinho! Coutinho! Rzut rożny dla Barcelony. Wrzutka w pole karne. Jordi Alba. Ivan Rakitic. Arturo Vidal. Arturo Vidal! Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Ale świetnie zablokował. Messi. Długo rozgrywają. Ivan Rakitic! Ależ uderzenie, naprawdę niewiele mu zabrakło. No, potrafi huknąć z dystansu, już nie raz o tym przekonywał. To pytanie, jak to mogło nie wpaść do bramki? To powinien być gol, piękny gol. No proszę, powtórce widzimy, że świetnie przymierzył z dystansu. Pachniało golem. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Podanie górą do Messiego. Messi! Tak, tak, proszę Państwa, jest gol! Ależ on się teraz cieszy! To jego druga już dzisiaj bramka. Czy postara się o trzecią, żeby zabrać do domu piłkę meczową? No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Coutinho doszedł do... Fantastycznie, Coutinho. Tak, gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie! Absolutnie rewelacyjny Messi. Znowu strzela. Jest hat-trick. Co za występ Argentyńczyka. Nie ma litości dla rywali. Hat-trick. Kompletuje dzisiaj te bramki. Tylko pozazdrościć.
fenomenalna skuteczność. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Luis Suarez. Aj, nikt nie przeciął tej centry. Messi. Sergi Roberto. Prowadzenie 4-0. Jednostronny spektakl w tej pierwszej połowie. Jaki jest twój komentarz do występu Messiego do przerwy? No, fantastyczny występ. Nie co dzień zdobywa się hat-trick w jednej połowie. Świetnie pomógł drużynie objąć prowadzenie. Jeśli po przerwie zagra równie dobrze, mogą być spokojni o wynik. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Zdobyli naprawdę dużą przewagę w pierwszej części. Zobaczymy, jak będzie w drugiej. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Inter atakuje skrzydłem, mają sporo wolnej przestrzeni przed sobą. To dobry moment na centrę. Ach, to nie była łatwa pozycja, ale i strzał mocno nieudany. Może trzeba było próbować jakoś inaczej w tej sytuacji. Schodzić do środka, szukać do grania. Filipe Coutinho. Luis Suarez. Znakomite podanie Suareza na wolne pole. Iwan Rakitić! Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa! Co za emocje! Przewaga rośnie i przeciwnik powoli zaczyna wyglądać na zrozpaczonego. Rzeczywiście, zrobił nam się jednostronny pojedynek, a jak tak dalej pójdzie, to wynik może być znacznie wyższy. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Brozović. Icardi. No, może być groźnie. Messi. Vidal. Długie podanie do Messiego. Świetnie rzucił prostopadle. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Mamy aut i rozpocznie Barcelona. Lionel Messi. Miranda wybija w głąb pola. Przeciwnik chce wymusić błąd. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Teraz Asamoa. Brozović. Luis Suarez. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Iwan Rakitić! Kandreba. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Przelobowana piłka do Suareza. No, ryzykował uderzeniem z tego kąta i się przeliczył. Trochę zabrakło techniki. Uderzenia z takiego kąta muszą być idealne, ale zabrakło naprawdę niewiele. Messi. No, Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Coutinho doszedł do podania. To może być groźne. Piękne, cudowne uderzenie Luisa Suareza. Wspaniale umieścił piłkę w siatce urugwajski napastnik. No, widzimy w powtórce, jak pięknie to zrobił. Idealne wyczucie. Bramkarz bez szans. Wspaniałe wykończenie akcji. Takie strzały to ozdoba każdego meczu. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Do końca meczu jeszcze 20 minut.
Cedric. Miranda. No, szykują się roszady w składzie. Trener chyba uznał, że pora. Pięknie, prostopadle, Messi. Barca strzela, ależ pięknie gol! Ależ błyszczy dzisiaj formą. To już drugie trafienie. Może obejrzymy hat-tricka w jego wykonaniu. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Do końca jeszcze 15 minut, o ile sędzia nie przedłuży. Dobre, skuteczne podanie. Ależ go wypatrzył. Prostopadle, udanie. Leo Messi strzela. Tak, tak, bramka, piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Z tej odległości nie można się pomylić. Bramkarz był bezradny. Jest dzisiaj w fantastycznej dyspozycji. Każdy strzał zmienia na bramkę. To jego dzień. Pewnie na długo zapamięta ten mecz. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Kandreva. Ładny atak skrzydłem. No i może dośrodkowywać. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Coutinho może trochę namieszać na skrzydle. I teraz Messi. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Bramkarz spokojnie teraz to bez problemów łapie, ale jeszcze przed chwilą było niebezpiecznie. Tak jest, brawa za czujność. Lionel Messi. Ivan Rakitic. Strzela Leo Messi. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Jeszcze jeden gol umacniający ich prowadzenie. Z przyjemnością oglądałem ich dzisiejszą grę. Zdeklasowali przeciwnika w każdym elemencie. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Kandreva. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Jordi Alba. Bardzo ładne podanie, piłka za plecy obrońców. Więc koniec! Barcelona poradziła sobie z rywalem i wygrywa to spotkanie. A jaki twoim zdaniem mecz rozegrał dzisiaj Messi? Kapitalny występ. Dzisiaj naprawdę rozpruł mu się worek z bramkami. Grał fantastycznie i w pełni zasłużyłby świętować z drużyną to zwycięstwo.